Znowu coś stukłeś? Ja? Na pewno nie? Na pewno. Idź na podwórko, ojcze. Tam za gorąco. No to idź do swego pokoju. Czekam na sama. Gdzie moja fajka? Gdzie u diabła podziała się moja fajka? No, nie moja krzycz. Fajka, no, nie mogę znaleźć fajki. Nie krzycz. Tu leżała. Na pewno ją schowałaś. Nie wolno ci palić. Ale schowałaś ją. Masz, tylko nie zgub jej znowu. No. Klara, takie gorąco. Dałabyś mi butelkę piwa. Już tysiąc razy słyszałeś. Nie wolno ci pić piwa. Piwo to dla ciebie śmierć. Jestem silny jak wół. Będę żył dłużej niż wy wszyscy. Może masz i rację, ojcze. Gdzie jest Suzy? Poszła gdzieś, a powinna pomagać mi w gospodarstwie. O, Suzy, to świetna dziewczyna. Chciałbym, żeby mnie trochę poczytała. Mila! Dobra dziewczyna. Przestań śmiecić. Dałbym nie wiedzieć, co za odrobiny tytoniu. Siedzieć tak przez cały dzień z założonymi rękami, jak ten bezzębny niedźwiedź w cyrku, ssać cybuch pustej fajki. O, chłopcy, salamo, bevi, trevi, davi, krokiet. O, oni by nie czekali i nie siedzieli tak jak te kukły i nie czekali na odrobinę tytoniu, którego i tak nie dostanę. Czy ty nie znasz innych historyjek? Bez przerwy się mnie czepiasz. Dawniej nie byłaś taka. Co się z tobą stało? Wszystko ma swoje granice. Jestem głodny. Zaraz. Któregoś dnia wymaszeruję z tego domu. Tak jest. Stanę, wyjdę i nigdy mnie już nie zobaczycie. Lon Denison jest człowiekiem czynów. Byłoby lepiej dla ciebie i dla nas, żebyś się stąd wyprowadził. Kiedy ja nie mam dokąd pójść? Byłbyś szczęśliwszy gdzie indziej. Mam emeryturę i płacę za utrzymanie. Czekaj, powiem Glenowi, że znowu wysyłasz mnie do domu starców. Glen o tym wie. Ale Floyd niedługo przyjedzie. Nie widzieliśmy się z nim ile to lat? O, już nie pamiętam. Chyba ze 20. 16. O, Floyd i Glenn to dobrzy synowie. Nie przyszłoby im nawet na myśl, żeby mnie wysyłać do domu dla starych dziadów stojących nad grobem. Ja się nie wybieram jeszcze na tamten świat. O, znowu owsianka. Ciągle jedno i to samo. A niech to wszyscy diabli. Przestań kląć. Ciągle dajecie mi jeść w tej drewnianej, paskudnej misce. Dlaczego nie dostaję jedzenia tak jak wy na porządnych talerzach? Dlaczego? Jeszcze się pytasz. Tłuczesz wszystko, do czego się zbliżysz. No jedz już. Tłuczysz. Ale, staruszku, co słychać? Jak tam dziś obrońcy Alamo? Słuchaj. Może masz odrobinę tytoniu, co? Może papierosa? Pokruszyłbym go i wsadził do tej fajki. Ani jednego. A idź do diabła. Kto przyszedł? A, Ed. No co tak wcześnie? Glenn mi mówił, że przyjeżdża wasz brat i przyniosłem skrzynkę piwa. Tak, Floyd przyjeżdżał o 5.
Cholerny upał. Człowieka dusi, a ty wyglądasz, jakbyś wyszła prosto z kąpieli. No, niech by Glenn to zobaczył. A co ja robię, coś złego? Płacisz za pokój i utrzymanie. Tylko tyle należy ci się za te 10 dolarów. A ja chętnie zapłaciłbym więcej za inne przywileje. Jestem kobietą zamężną. Radzę ci o tym pamiętać. A ty dlaczego o tym nie pamiętasz? Idź lepiej do pracy, Ed. Chciałoby się komu pracować w taki upał. Klara? Wiesz co, może się wybierzemy gdzieś? Do miasta? Wszyscy. Chętnie. No? O ile Floyd nie będzie zbyt zmęczony. Ale on wie o Floydzie? Wie tylko, że przyjeżdża, ale nie przypuszcza, żebyśmy go naprawdę chcieli odesłać do tego domu dla starców. Ta... Suzy! Suzy, jak cię masz, ślicznatko? Suzy? Pocałuj wujaszka. Nie jesteś moim wujaszkiem. No i bardzo dobrze, to dzięki Bogu, że nie jestem. Suzy. Suzy. Ed, zwariowałeś z tego gorąca. Pogoda nie ma z tym nic wspólnego. No uciekaj. Dzień dobry, dziadku. Dzień dobry, kochanie. Ona powiedziała, że jak Floyd przyjedzie, to... wysiadają mnie z tego domu. Klara tylko żartowała. Słuchaj, Suzy, nie przyniosłaś mi przypadkiem tytoniu? Nigdy o tobie nie zapominam, dziadku. Słyszałaś, co mówił lekarz? Teraz całą noc będzie kasłał. Obiecał, że wypali w ciągu dnia tylko dwie fajki. Trzy. Teraz przez północy będę biegała do jego pokoju i podawała mu lekarstwa. Ona jest gorsza od Antonio Santa Anna. Od kogo? Antonio Santa Anna. To ten diabeł wcielony, co zaatakował Alamo. Broniliśmy fortu Alamo. 150 Teksańczyków przeciwko Santa Anna i całej armii meksykańskiej. O, to byli bohaterowie. Teraz się tacy nie rodzą. Tak, tylko że to wszystko było na długo przed jego urodzeniem. Nie myśl, że to tak łatwo opiekować się nim od rana do nocy, wysłuchiwać bzdur, które mówi. A co to? O pierwszej dziś skończyłaś? Nie. Pan Hart powiedział, że jak napiszę wszystko, będę mogła wyjść wcześniej. Głupia robota. Myślałam, że lubisz swoją pracę. Tak. Coś cię gnębi? Idę już. Muszę jeszcze napisać list do Karol. Suzy! Proszę cię, nie zaczynaj znowu rozmów ze mną o mnie i o Karolu. Nie ma go od 2 lat. Nie przyjeżdża nawet cię odwiedzić. Posłuchaj. Nie chcę, żebyś kiedyś żałowała, że przeszłość nie może wrócić. Nie chcę, żebyś wiązała się z pierwszym mężczyzną, który po ciebie wyciągnie rękę. Nie wybieram się chwilowo za mąż. Otwórz. Dzień dobry, Suzy. Dzień dobry, pan. Dzień dobry, pani Denison. Dzień dobry. Gdzie Lon? Nie mnie! Jeżeli to nie jest sam Jinker. Najgorszy szachista w całym Teksasie. Jak się masz, Lon? Słuchaj, no ty, jeżeli ja jestem najgorszy, a jednak co dzień ciebie bije, o! Jaki ty jesteś, on, to... On mnie bije. No to co, partyjkę? Chętnie. Ale uprzedzam cię, że przegrasz dzisiaj portki. Dobrze, zaryzykuję. Wolałbym, żebyście nie zaczynali gry. Glenn i Floyd będą tu za chwilę. Dobrze. Dobrze, proszę pani. No, to dzisiaj wielki dzień, co? Dlaczego wielki?
No, twój starszy syn przyjeżdża. Wiesz, zdaje mi się sam, że nic dobrego z tego nie wyniknie. O, Klara powiedziała, że jak on przyjedzie, to będę musiał wyjść z tego domu. Zanadto jesteś podejrzliwy. Tak myślisz? Ale kiedy ma się tyle lat, co ja, to można by wąchać pismo nocy. Nie bój się. Nie bój się, nie zrobią tego. Nie. Zobaczysz, jeszcze lata całe będziemy sobie grać w szachy na tej małej farmie. No. A kiedy ją kupimy, to? Słuchaj. Oglądałem kilka dni temu takie jedno miejsce. O, jakieś 5 mil stąd na południe. No powiadam ci, cudo. 40 akrów ziemi, no będziemy żyli jak królowie. Grając w szachy na trawie, w cieniu. A żebyś wiedział, że jest tam kilka rozłożystych drzew. O, to byłoby dopiero życie, co? No. A ile oni żądają za te farmy? Niewiele, bo wiesz, jest trochę zaniedbana. Budynek wymaga remontu, ale słuchaj, jeżeli dostaniemy rodzinę na lokatorów, to dobrze. Będzie... Ale ile oni żądają dalej? 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca? Czyli ja musiałbym wnieść 1,250. Słuchaj sam! Dlaczego ja się tak oszukuję? Przecież ja nie mam złamanego centa przy duszy. Słuchaj, Lon, przypomnij sobie, w dawnych latach przecież nieraz mi pomagałeś. Lon, co tam? Zgoda, ale pod warunkiem, że to będzie pożyczka. Oczywiście. Nie chcę żadnego dobrodziejstwa. Będę to traktował tylko jako pożyczkę. Naturalnie, Lon, naturalnie. Spłacę z mojej emerytury. Ach, skąd? Spłacisz z dochodów farmy. Słuchaj, żałuj, żeś nie był ze mną w ten czas. No słuchaj, kilka budyneczków, skrawek ziemi i to wszystko. Ale czy człowiekowi potrzeba coś więcej? Powiadam ci, stałem pod tym błękitnym niebem, patrzyłem na to wszystko i myślę sobie, no Boże mój, powiedzieć, że to wszystko moje. Nasze? A nasz? Masz rację, nasze, Lon. Nareszcie będziemy wolni. Hurra, hurra, moi mili, wreszcieśmy się wyzwolili. A, tutaj napijesz się piwa? Przyniosę zaraz butelkę. Dziękuję, mogę się napić lyk wody, o. Wody? No, nie śpij się, nie śpij się. Wody! Słuchaj, Lon, Klara to nie będzie zadowolona, żebym dzisiaj dłużej siedział. Pójdę już chyba, co? Nie, siadaj. Można jeszcze troszkę? Siadaj. Słuchaj, Lon, wiesz, tak myślę, że w gruncie rzeczy twoje położenie jest lepsze od mojego. Ale gdzie tam? Wolałbym mieszkać w hotelu. Zupełnie sam, tak jak ty. Byłoby lepiej, gdybym w ogóle nie miał dzieci. Mój drogi, cóż zrobisz? Taki już porządek na świecie. Tak. Każdy chce żyć jak najdłużej, ale nikt nie chce być starym. Taki porządek na świecie. Ja mam też troje dzieci. O, ostatnio dostałem fotografię nowego wnuka. Patrz, powiadam ci, mam pełne kieszenie fotografii zupełnie obcych osób. Ej, tak. No co? Od czasu do czasu dostaję czek. Na urodziny przysyłają mi prezenty, ale mówię ci, te fotografie to właściwie wszystko, czym mogę się pochwalić. No, uśmiechnij się, Lon, co? No to naprawdę nie napijesz się piwa. Nie, dziękuję. A wiesz, co ja myślę? Najgorszy kłopot w tym, że ty za dużo myślisz. Lon, a co mam zrobić? Schować mózg do naftaliny? No a dobrze. Wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że Pan Bóg to wszystko to jakoś urządził na odwrót. Dlaczego my na starość tracimy rzeczy dla nas najcenniejsze? No, wzrok, słuch, o, zęby. O, powiadam ci, słowo daje, Lon, wolałbym stracić inne części ciała. No te, z których nie mamy już takiego pożytku. No. Lon,
Słuchaj, pamiętaj o tej małej farmie. Nie, nie. Pamiętaj. Nie, nie zapomnę. Chciałbym pewnego pięknego dnia zapakować się, stanąć na tych moich kulasach, wziąć walizkę do ręki i powiedzieć: do widzenia, synu. Miło mi było cię poznać i wyfrunąć stąd. Jak tarzek. No i bądź łaskaw. Proszę cię. No, rozgość się, siadaj. Siadaj. Lloyd. Klara. Od naszego ostatniego spotkania nic się nie zmieniłeś. To wierutne kłamstwo. Tym gorsze, że świadome. Lon! Zdaje mi się, że już przyjechał twój starszy syn, Floyd. Floyd? Pójdę już, pójdę. Floyd? O, ojciec się woła. Jak on się czuje? Mówiłem ci doskonale. Mój syn, Floyd. No, przywitaj się z ojcem. Ojcze. No. Doskonale wyglądasz, ojcze. Czuję się wspaniale! No co, może spróbujemy indiańskich zapasów, co? Tak jak kiedyś. Nie jestem w formie, na pewno byś wygrał. No, wzrok mam bardzo słaby, ale to zauważyłem. Co ty tu nosisz, synku, co? Deficyt narodowy. Obudziłem się któregoś ranka i już to miałem. A na długo przyjechałeś? No, na jakieś dwa dni, ojcze. Dwa dni? Przyjechałeś taki szmat ziemi po to tylko, aby być tu z nami tylko dwa dni? No, mamy pewne trudności w fabryce, muszę zaraz wracać. Ach, ojcze, nie cieszysz się, że Floyd przyjechał chociaż na te dwa dni? Ale owszem, tylko że on kłamie. Pamiętam ciebie z dzieciństwa. Nigdy nie umiałeś kłamać, synku. Sam wiesz, ojcze, że nie kłamie. Kochanie, to twój wujaszek. Floyd, no przywitaj się. Przywitaj. Dzień dobry. Jaka ładna. We mnie się wrodziła. Suzy, dziadek cały dzień siedział w domu. Może byś go teraz wzięła na spacer. Dobrze. Chodźmy, dziadku. Kiedy ja chcę porozmawiać z Floydem? Ale będzie na to jeszcze dość czasu, ojcze. Mamy sobie dużo do powiedzenia. Tak, pewnie. A jak się miewa rodzina? Tak? O, dzieci rosną jak trawa na prerii. Jim na uniwersytecie, Peggy wyszła za mąż, no a Floyd junior w tym roku skończy szkołę. Co ty powiadasz? A to śmieszne, że ja ich nawet nie widziałem. No, zaraz po moim przyjeździe. Ojcze, przyślę ci ich fotografię, z taką dużą gabinetową. Musimy się dobrze nagadać, synu. Suzy, tylko uważaj i nie chodź za prędko. Wrócę nie za długo. Czy Floyd mówił coś w drodze ze stacji? No, był pewien, że ojciec jest ciężko chory. Coś ty mu diabła napisała w tej depeszy. Że sytuacja jest krytyczna, inaczej by nie przyjechał. Ależ się ten ojciec zestarzał. Nie poznałbym go chyba na ulicy. No cóż, no ojciec jest już starym człowiekiem, ma 79 czy 80 może lat. Może nawet więcej. Sam nawet nie wie, ile ma lat. Dotychczas nie myślałem, że starość to taka trudna sprawa. Wysłaliśmy go z Suzy na spacer, żeby móc spokojnie porozmawiać. No, mówiłeś, że chcesz jak najprędzej wracać do domu. No pewnie. No to napijesz się piwa. No, owszem, mogę. Bądź taka dobra. Dwie szklaneczki. No co, wściekasz się jeszcze o ten depeszę? No mój drogi, to było świństwo. Myślałem, że ojciec naprawdę umiera i dopadło mnie to w takiej chwili. W fabryce zanosi się na strajk. Dyrekcja twierdzi, że jeżeli strajk wybuchnie, to odpowiedzialność spadnie na nas, brygadzistów. Skąd mogliśmy o tym wiedzieć? No oczywiście, ale trzeba nie było z tego robić sprawy śmierci. Przyjechałbym za tydzień, dwa. Przyjechałbyś, na pewno. A to dlaczego nie pofatygowałeś się tu ani razu przez te 16 lat? Zawsze coś wypadało. Słuchaj, Klara,
Ja nie jechałem 1600 mil po to, żeby się tutaj z tobą kłócić. Ale nie wściekaj się, stary, siadaj, siadaj. Przecież nie będziemy cię trzymali dłużej, niż to jest potrzebne, o. No dobrze, więc zaczynajmy. Czego ode mnie chcecie? No, chcemy umieścić ojca w domu dla starców. Tu w mieście. Bardzo porządny zakład. No, już się o tym zdążyłem dowiedzieć od Glena. A co jeszcze? No, to będzie kosztowało. Ile? Ty będziesz płacił 10 dolarów tygodniowo i my 10. 10 dolarów tygodniowo to wynosi 520 rocznie. Nie, no moi kochani, no wykluczone, po prostu nie stać mnie na to. Jak to chcesz, żebyśmy wszystko my płacili? Ale ja wcale tego nie powiedziałem, nie wiem na ile was stać. Twój brat zarabia 50 dolarów tygodniowo. Daj spokój, Klara. Słuchajcie, trzeba było napisać, powiedziałbym... Powiedziałbyś nie. No ale kiedy naprawdę mnie nie stać? No 5, no ale 10. No byłoby cię stać, gdybyś naprawdę chciał. No. Słuchaj, Glen, ja muszę odkładać na starość. Ale przecież mówimy o starości ojca, a nie o twojej. No dobrze, ale 20 dolarów tygodniowo na utrzymanie starego człowieka, który zje tyle co dziecko? No to jest najtańszy zakład w naszych stronach. To umieśćcie go w miejskim przytułku. No. No przecież nie przyjmą go w miejskim przytułku. No przecież ma dzieci. No. Tam przyjmują tylko nędzarzy. No. Jedyne miejsce, w którym możemy go umieścić, to przystań dla ludzi starych na wzgórze Alamo. Hmm. Co za nazwa. No i jak? Floyd. No będę przesyłał 7 dolarów tygodniowo. A zresztą właściwie dlaczego ojciec ma stąd odejść? Przecież dobrze mu tu mieszkać, co? Mój drogi, tak czy inaczej będę przysyłał 7 dolarów tygodniowo. No to posłuchaj, panie Denison. Od początku ojciec jest z nami. Nie było ani jednego dnia, w którym mogłabym powiedzieć, jest mi dobrze z Glennem. Ani jednego dnia. Nigdy nie byliśmy sami. On jest chory, ma astmę. Trzeba go pielęgnować, dbać o niego, bezustannie pilnować. Ja nie wytrzymam. Ja po prostu tego nie wytrzymam. Znosiłam to 17 lat. Spójrz na mnie. Mam jeszcze prawo do życia. Jeżeli teraz nie zacznę żyć. Oj, dobrze, dobrze. No jak? Zgadzasz się? No, mój drogi, dopóki będę mógł, ja w przyszłym tygodniu sam mogę zostać bez pracy. Ja mam 58 lat. A kto mi da pracę, jeżeli mnie z niej wyrzucą? Dasz sobie radę, stary. No. Widzisz, ja tak myślałem, jak miałem 35 lat. Teraz jestem trochę innego zdania. No wstyd, no naprawdę mi wstyd. Andryczyć się pieniądze na utrzymanie starego ojca. No ale Glen, no co ja mogę poradzić? Ale Floyd, przecież... Nikt nie bierze ci tego za złe, chłopcze. To ja zadzwonię do Forsyta. Powiem, żeby przyszedł wieczorem i przyniósł papier. Zadzwoń, Klara, zadzwoń. Muszę jak najszybciej wracać do siebie. Nie miej pretensji do Klary, jest jeszcze młoda. No, należy jej się coś od życia. No, biedny stary, no. No nie wiem. Czy będę miał odwagę mu o tym powiedzieć? Jak to on jeszcze o tym nic nie wie? To nie miałem serca, żeby mu o tym powiedzieć. No, chciałem, ale nie mogłem. Floyd, pomóż mi. Pomóż mi jakoś mu to wytłumaczyć. No. No spróbuję, ale to będzie dosyć trudne. Pamiętasz, jaki był z niego fajny chłop? I jak pięknie umiał opowiadać. Tak, tak. Opowiada jeszcze tę historyjkę? O Alamo? Bez przerwy, bez przerwy. Dziwny z niego człowiek. Tak czasami mi się wydaje, że tak naprawdę to ja go nigdy nie znałem. No popatrz na niego. Taki się zrobił, stary. To radio? A nie, to Jim Baxter, nasz sąsiad. Doskonale gra.
Ja to nie umiem grać nawet na grzebieniu. Odkąd mnie zdemobilizowali, zawsze chciałem się stąd wyrwać, najchętniej na północ. Nigdy się nie mogłem na to zdobyć. Siedź tu, gdzie jesteś. To nie myśl, że życie tu jest łatwe. Człowiek gwaruje i nie może zarobić na to życie. Tak, tak, tak. No, zastanówmy się, zastanówmy się. No to, no to. Będziesz cały dzień trzymał palec na tym pionku? No nie popędzaj, Mylon. Słuchajcie, ty. Może byśmy się wybrali gdzieś razem, co? Nie masz pojęcia, Floyd, jak to miasto się ostatnio zmieniło. Hej, bokser! Zagraj tę moją ulubioną, dobrze? Oto, to. Dziękuję ci. To lubię. Zaraz. No, graj. Czekałem ja na ciebie, teraz ty poczekaj trochę na mnie. Słuchaj, Lon, to w poniedziałek będziemy mogli pojechać zobaczyć farmę. Ale nie musisz tak mamrotać pod nocem. Nic nie szkodzi, jak Suzy to usłyszy. Mówiłeś coś do mnie, dziadku? Co? Nie. Słuchajcie, ani słowa. Ile dziesiątek zeszło? Kto dziesiątek ile? Bo ja wiem, ja czekam na Jokera. No, graj go. Jak będziesz mnie popędzał, to przerywam partię i... Dobrze, graj dobrze. Graj dobrze. No posuń, pionek, posuń. Chłopcy, wygrałem tę partię. Dałbym tygodniową pensję, żeby wiedzieć, co się dzieje w fabryce. Ale na pewno wszystko w porządku. Martwienie się na zapas jeszcze nikomu nie pomogło. No tak, ale jak się siedzi 30 lat na jednym miejscu... Rany, ja 30 dni nie mogę wytrzymać z jedną dziewczyną, a on przez 30 lat wytrzymał z dyrektorem. Kiedy się ma rodzinę, to się przestaje włóczyć po świecie. Wiem o tym i dlatego nigdy u mnie nie zobaczycie ślubnych kajdanków. Nigdy! No, jeszcze cię złapie jakaś kobieta na haczyk, zobaczysz. Nie, na pewno nie. Człowiek zarabia pieniądze, ciuła, haruje, wychowuje dzieci i co ma z tego? Zajrzyjcie do kuchni. Tam jest odpowiedź. Wychowali sobie dzieci. No i co? Rozejedź. Cholernie dużo dzisiaj mówisz. Wszystko razem to jest piekielna pułapka. Tylko to chciałem powiedzieć. Powiedz, gęba się dzisiaj nie zamyka. Porany, spójrzcie. Ludzie, trzymajcie mnie. Nie wygłupiaj się. No, naprawdę, kochanie, pięknie dzisiaj wyglądasz. Klara wygląda teraz ładniej niż wtedy, kiedy wychodziła za ciebie, Glenn. A może by ktoś ze mną zatańczył? Ja bym. Siadaj, i chodź grę. A to trudno, kiedy indziej, moje śliczności. W sobotę wieczorem będziemy wolni. Glenn weźmie nas na dancing i będziemy tańczyć całą noc. Dobra, przyszłą sobotę. Mógłbyś to powiedzieć z większym entuzjazmem. Nie jestem znowu taki amator tańca. Znajdę sobie kogoś, kto lubi tańczyć. Zgoda. No i znowu za dużo paliłeś. Wcale nie. A niech to diabli, no. Tyle razy ci mówiłam, nie jesteś w szynku. Bardzo żałuję. Tatusiu! Ale jej dałem psztyczka w nos, co? Tatusiu, idę do kina, Jane. A dobrze, kochanie, tylko nie wracaj zbyt późno. O, to pewnie Forsyth. Trzeba ojca wziąć na górę. A, tak. Chyba tak. Proszę bardzo, proszę, niech pan wejdzie. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór. To jest mój szwagier Floyd Denison, to nasz przyjaciel Ed Mason, pan Forsyth. Mój mąż będzie za chwilę. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. To pan jest z tego zakładu? Ojcze, przykro mi, ale muszę wam przerwać grę. Mamy gościa, no i będziemy rozmawiali o interesach. Ale proszę bardzo, możecie rozmawiać, mnie to nie przeszkadza. Ale kiedy już czas do łóżka, ojcze, jutro dokończycie partii. Tak, późno już, Szlon, pójdę. No nie. Kiedy właśnie dawałem mu w skórę. Ale pozostawimy szachownicę. A niech to wszyscy diabli traktują mnie jak małe niewolne. Chodź. Jutro, Szlon. Z
Spokojnie. Przyjdź wcześniej, dokończymy partię. Tato, dobra, ale nie ciągnij mnie, przecież idę. Chodź, chodź. Słyszałem od pańskiej szwagierki, że mieszka pan stale w Chicago. Wspaniale miasto. A. Mój mąż, pan Forsyth. Bardzo mi miło. Chciałbym pokazać państwu niektóre zdjęcia oraz oświadczenia wybitnych osobistości, które zwiedzały nasz zakład. A tu jest umowa do podpisania. Ostro się pan bierze do rzeczy. No muszę. Kto nie prowadzi interesów energicznie, ten przegrywa. Aha. Niech mi pan powie, dlaczego to wszystko tyle kosztuje? Zakład Alamo jest najtańszą tego rodzaju instytucją w całym stanie, no ale państwo sami wiecie, lokal, podatki, wyżywienie, pensja personelu, wszystko to kosztuje. Trzymamy na stałej pensji lekarza. Przychodzi dwa razy na tydzień. Doskonały doktor, dawny doktor wojskowy, pułkownik Wilkins. Jedyna rzecz, na jakiej zna się wojskowy lekarz, to pęcherze napięta. Jestem innego zdania. Wy młodzi po wyjściu z wojska wszystko krytykujecie. Święta racja, szefie. POSWA. To jest skrót nazwy. Przystań dla osób starszych na wzgórzu Alamo. Otóż POSWA nie jest obliczone na zysk. Nie jest obliczone na zysk? Nie, jest prowadzone przez zarząd, w skład którego wchodzą wybitne osobistości. Tak jest, proszę państwa. Naszym jedynym celem jest zapewnienie opieki ludziom starszym. Dobra opieka i wygoda ludzi starych, oto nasze hasło. A teraz chciałbym pokazać państwu niektóre zdjęcia. Proszę bardzo. Tu jest nasz salon, tak? Tu pokoje mieszkalne. No, trochę tu surowo, prawda? Tutaj bawialnia, a tutaj ogród. Glenn, zobacz, że ładnie tam. Pięknie. Nie szczędziliśmy trudu, żeby zapewnić naszym staruszkom jak najlepszą... A cmentarz blisko? No, czy ja wiem, jakieś pół... Słuchaj, no mój panie, czy pan zamierza strugać ze mnie wariata? Nie, tak mi się... Wymsknęło. Spójrzcie na te zdjęcia, Glenn. Ten zakład to rudera. Nędzna, zaniedbana rudera. Co pan powiedział? Ja nie mam potrzeby patrzeć na te zdjęcia. Po co? Podjechałem tam ciężarówką w zeszłym tygodniu. To miejsce jest straszne. Nigdzie ani źdźbła trawa, a budynki wyglądają zupełnie inaczej niż na tych zdjęciach. Zaraz państwu wszystko wytłumaczę. A przyznaję, że te zdjęcia były robione dość dawno. No, ogród jest rzeczywiście teraz trochę zaniedbany, a budynkom przydałyby się nowe tynki. Ale za to odnowiliśmy pokoje mieszkalne, a to jest chyba przecież najważniejsze. No, mogę przedstawić rachunki. Ale ja nie jestem ciekaw rachunków. No, nie mogę tego zrobić. No, przykro mi, że niepotrzebnie traci pan czas. Ale przecież... W ogóle cały ten pomysł jest ohydny, a ja nie mogę wyrzucać własnego ojca z mego domu. No, nie mogę, no. Zrobi pan, co będzie pan uważał za stosowne. Ja nie zamierzam nikogo namawiać, tylko że dziś mam wolne miejsca, a jutro może być za późno. Chwileczkę, teraz ja coś powiem. Mam już dość tej zabawy w ciuciubabkę. Klara, na miłość boską. Znosiłam to tak długo, jak mogłam. Dłużej już nie mogę. Wyprowadzam się. Zostawiam ciebie i nie myśl, że to pogróżki. Mówię to przy świadkach. Mam tego wyżej uszu. Możesz sobie zostać z ojcem, dawać mu śniadania, obiady, kolacje. Możesz wstawać do niego w nocy i dawać mu lekarstwa. Ja nie mogę. Ja już z tym skończyłam. Tak, no to cóż, to ja już chyba sobie pójdę. No przykro mi, że
nie doszliśmy do porozumienia. Nie również. Ja przepraszam pana, ja wiem, że pan tego nie może zrozumieć. Ale przeciwnie, rozumiem, rozumiem doskonale. Niech mi pan da dzień, dwa do namysłu. Ja nie będę panu więcej zawracał głowy. Powiem tak, albo nie. W porządku. Zostawię tylko umowę na wypadek, gdyby pan się zdecydował na tak. Wystarczy tylko podpis. Dobrze, ja pana bardzo przepraszam. Dobranoc pan. Dobranoc. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. No poradź mi, Floyd. Wydaje mi się, że nie masz wyboru. Klara wie, czego chce. Tak. No więc? Ja pogadam z nią. Klara, ja proszę cię. Nie mogę tak żyć. Zagrasz partyjkę? Dobrze. Co się stało? Klara drze się jak dziecko, a Glenn chodzi wściekle, jakby chciał kogo zabić. A pokłócili się. Oto. Zwyczajnie jak mąż z żoną. A czy nie o mnie czasem? A nie. No. A kto to był ten facet? Agent ojcze. Jak dwa, dwa, cztery. Jaki agent? Taki od ubezpieczeń przeciw starości. Nie ma takich ubezpieczeń. No, Floyd, zmierzymy się to. Założę się, że jeszcze dam ci radę. No, dalej. No dobrze. Dawaj, łapę, dawaj. No. Hop. No. O. Przegrałeś. No nie wysilałeś się zanadto. Ale założę się, że jeszcze bym cię pobił. Pamiętam, w 95 roku nadziałem się na jakiegoś marynarza. 35 minut trzymałem go, mało mi palców nie połamał, ale w końcu przybiłem mu rękę. A w 93, gdzie to ja byłem w 93? W 93, przed Chrystusem. A no właśnie. No to w 93... No to skończymy tę partię, czy nie, no. A racja. No to pogadamy później, synku. Cieszę się bardzo, że jesteś znowu w domu. Jesteś mój najstarszy. Dobranoc. Dobranoc. Słuchaj, Ed, po co ty tu siedzisz? A bo co? Przyjechałem do pracy w garażach. Glenn zaproponował mi pokój i wygadnie mi to. Tak, ale... Ale co? Słuchaj, Ed, ja nie jestem idiota. Ja wiem, że kobieta wytrzyma dużo, nawet wtedy, kiedy jest jej bardzo źle. Ale nie rzuca domu i męża, kiedy nie ma na widoku innego. Jeszcze partyjkę? Nie. Idę spać. Dobranoc. Dobranoc. Oh.
Co tam robisz? Przyszedłem się napić piwa. Płakałaś. Napijesz się? Nie, nie mogę spać. Cholernie gorąco. Ja już tego dłużej nie mogę znieść. A co zrobisz? Nie, chyba ucieknę stąd. Dokąd? Muszę coś wymyśleć. Ja przecież chcę tylko żyć tak jak inni ludzie. Urodziłam się na farmie w Arkansas, w okropnej, śmierdzącej dziurze. Jak tylko nauczyłam się chodzić, musiałam pracować ciężko, od rana do nocy. A jak miałam 16 lat, jeden facet wziął mnie na ciężarówkę i przywiózł mnie tutaj. Byłam kelnerką. 12 godzin na nogach, za 10 dolarów tygodniowo i napiwki. A potem spotkałam Glena. Był pierwszym mężczyzną, który mnie uczciwie potraktował. Chciał domu i żony. A ja też marzyłam, żeby wreszcie być u siebie. A teraz nie chcesz? Zabierz mnie stąd. Pójdź na ganek. Ja nie chcę wiele, Ed. Ja myślę, że jeżeli byśmy oboje wyjechali, to ja mogłabym wszystko zacząć od nowa. Ja jeszcze jestem jeszcze ładna, nie? Tak, pewnie. A jak się znudzisz, to możesz odejść. Bez kłopotu. Ty przecież wiesz, czego mi trzeba. Wiesz, ja nie mogę tego zrobić. Nie mogę rozbijać domu Glenowi. Chcesz, żebym tu, w domu Glena, lazła do ciebie do łóżka? A co ty myślisz, że mnie też nie jest ciężko? Ja raz sobie leżę w nocy, nie mogę zasnąć. Wydaje mi się, że jesteś tak blisko, że wystarczyło wyciągnąć rękę, żeby cię dotknąć. Zresztą ty się też nie zachowujesz tak, jakby mnie tutaj nie było. Ale możesz mnie mieć, tylko zabierz mnie stąd. Nie, to niemożliwe, Tara. Będę taka, że nie pożałujesz. Każdy mężczyzna byłby... Chodź. Chodź do mnie. Nie. Nie. Chodź na górę, pójdziemy. Nie, chodź. Nie. Nie, nie, nie teraz, nie teraz. Słuchaj, a jeżeli Glenn wyśle ojca? Nie zrobi tego. A jeżeli Glenn wyśle ojca? No to i tak wyjedziemy. Jeszcze będziemy żyć, patrz. Suzy, jak się masz, Suzy? Wcześniej wróciłaś z kina. Podobało ci się? A jak długo tutaj jesteś, Suzy? Pytam się ciebie, jak długo tu jesteś, Suzy? Wystarczająco długo, Ed. Wystarczająco długo. Dzień dobry, ojcze. A, dzień dobry, Glen. Co? Dzień dobry. Sam grasz ze sobą. A, powiadam ci, wykombinowałem ruch, którym zniszczę sama Jegera. O, kiedy te dwie królowe będą tutaj, o, w tym kącie. Później mi pokażesz, ojcze. Muszę Jegera do... Słuchaj, ojcze. Ojcze. Dlaczego ty i Klara nie możecie razem żyć w zgodzie?
Nie wiem, synku. Nie wiem. Staram się, słabo daję, staram się. Ale ona zawsze powie coś takiego, co mnie dotknie. A ja jej się odcinam. Wszystko. A nie wiem, dlaczego tak jest. U nas wszystko idzie coraz gorzej. Wiem. Wiem. Chcesz się mnie podbić, co? To? A nie, 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 ojcze, nie. Ja zawsze chciałem, żebyś był razem z nami, no i... I teraz chcę tylko... Tylko co? Nie, nie. Graj dalej, graj. Nie rozmawiamy teraz, synku, tak jak wtedy, kiedy byłeś małym chłopcem. Dobrze było wtedy. Nie odzywasz się do mnie, co? Jeszcze chyba jestem twoim mężem, nie? O czym tam z Edem szeptaliście? Kiedy, gdzie? Dziś rano, kiedy schodziłem z góry. Staliście przy sobie i szeptaliście. A nic ważnego. Nie chcesz mi powiedzieć. W sprawie jego pokoju. Dziwne, że musicie mówić szeptem mojego pokoju. Zauważyłem, że byłaś bardzo podniecona tą rozmową. Wszystko mnie teraz denerwuje. Floyd już się pakuje. Wiele lat minie, zanim go znowu zobaczę, jeśli w ogóle. On mówi, że możemy zrobić to, co postanowiliśmy. My? Z ojcem. Przecież postanowiłeś wczoraj wieczorem. Ja nie chcę, żebyś odeszła. Kocham cię. Kocham? Puste słowo. To, że dajesz mi pieniądze i idziesz ze mną do łóżka, to mało. Czy zatroszczyłeś się kiedy, jak ja się czuję? Ja nieraz chciałem. Ja nie mogę tak dłużej żyć. Ja tylko chcę, żeby ojciec przeżył spokojnie swoje ostatnie dni. On już dożył swoich dni szczęśliwie. A my? No przecież nie jesteśmy jeszcze starzy. Tak? No to spójrz na mnie. Przypatrz się dobrze. I sobie się przyjrzyj. A to co chcesz, żebym zrobił? Nie wiem. Wiem tylko, że gadaniem nic się nie poradzi. Jak żeśmy się pobierali, kupiłam serwis na 12 osób. A teraz o, nie wystarczy nawet dla nas dwoje. Nie puszczę cię. Jak sobie dasz radę? A co? Jak? Tak ze mną źle? Nie każdy mężczyzna patrzy na mnie tak jak ty. O, o czym ty mówisz? Puść mnie. Uff. Puść. No. Najwyższy czas. Późno wstałam. Siadaj, jedz. Chcę tylko kawy. O której poszłaś wczoraj spać? Nie patrzałam na zegarek. Od kiedy to postanowiłaś szpiegować własną matkę, co? Nie wiem, co rozumiesz przez słowo szpiegować. Nie udawaj. Ed wszystko mi powiedział. Ed, nie szpiegowałam was. Dużo bym dała, by nie słyszeć waszej rozmowy. A coś takiego słyszała? Ed ci mówił o tym, jak mnie tu spotkał? Tak? A mówił ci także o tym, co zaszło potem? Jak poszłeś spać? Mówił tylko, że cię tu zastał. I nic więcej? A co więcej? Mnóstwo. On się dobierał do mnie. Co? Coś ty powiedziała? To co słyszałaś? Przecież jesteś dzieckiem jeszcze.
Ed jest innego zdania. Słuchaj, no. Coś ty zrobiła? Nigdzie nie wyjedziesz. To ja wyjadę z Edem. Nie. Ed nie mógłby. To po prostu niemożliwe. Powinnaś go lepiej znać. Ed! Ed, muszę z tobą pomówić! Leczkę. Czy ty wiesz, co się może stać? Czy ty rozumiesz, coś ty zrobiła? Chcesz stąd uciec, tak? Uważasz, że to w porządku? Nic z tego. Ed mnie zabierze, a ty zostaniesz. Zobaczymy, zobaczymy. Musiałaś go błagać. Słyszałam, jak go błagałaś. Nie zdobywa się w ten sposób miłości mężczyzny. Suzy, jak się masz? Jak się masz, Ed? Nareszcie ktoś miły, ktoś uśmiechnięty w tym domu. Ed, muszę cię o coś zapytać. Zachowuję się jak prokurator. A kto mnie będzie bronił? Pozwól, że przynajmniej przeczytam parę dowcipów. Pozwolę. Dobra, strzelaj. Co się stało wczoraj po moim odejściu? Nie mówiłem prokurator. Odpowiadaj! Słuchaj, no siostro, nie jestem twoim mężem, przestań się wydzierać! Muszę, rozumiesz, muszę. Wyjdziesz teraz trochę lepiej. Zim. Coś ty inna opowiadała. Powiedziała mi, że cię kocham i że razem stąd wyjedziemy. Że mnie kochasz? Suzy, no to cudownie, najdroższa. To prawda. Słyszałaś, nie? Powiedziałam ci. Ed i ja wyjeżdżamy. Nie pozwolę. Zostawiona jest dorosła, wie co robi. No widzisz? No powiedz jej. Słuchajcie, wyrobię. Mnie wybrałeś, prawda? Zaczekaj. Słuchaj, Klara. Na takie kurczątka to ja mam ochotę co dzień. Kobiety dojrzałej nie zadziwisz, żebyś nie wiem, co robił, a Suzy tak, każdego dnia i każdej nocy. Ach, ty wstrętny, ty zwyrodnialczy. Spokój się, ja się postanowiłem wycofać. Rozumiesz, ja także myślałem, ja także nie mogłem spać. To nie byłoby w porządku. Jakiż on jest wstrętny. Czemu go chciałaś? Chciałam. Potrzebny mi był, żeby się wyrwać z tej pułapki. Znam takich jak on, rynsztoki pełne są takich. Proszę, moje akcje nagle spadły. Nie ruszy się, nie pozwolę ci. Zamknij się! Co się stało? Co? Nic, oparzyłem się, przypadek. No nic. O, fatalnie to wygląda. Chodź na górę, mam coś na oparzenie. No, chodź. Klara, ja wiem, że to nie jest moja sprawa, ale coś tam jest między tobą a Edem. Nie to, co ci się zdaje. Więc zostajesz? Nie. Muszę stąd odejść. Sama. A dokąd? Co będziesz robić? Nie wiem. Wiem tylko, że dłużej tu nie mogę zostać. Odwiozę cię na lotnisko. Mam jeszcze godzinę. Moi drodzy, ja chciałem chwilę z wami pomówić. Wydaje mi się, Klaro, że chcesz popełnić błąd. Nie może być. Ty i Glenn jesteście wiele lat razem. Chcecie się rozejść? Ja nie, ale co mogę zrobić? Słuchaj, zadzwoń zaraz do Forsyth'a i pomów z nim. No w końcu ojciec się przyzwyczai i będzie mu tam dobrze. Chciałbym w to móc wierzyć, ale nie wierzę. Nigdy nie dojdziemy do niczego, jeśli będziesz wynajdywał same trudności. Ja za chwilę wyjeżdżam. No przecież w końcu powiedziałem ci, że zgadzam się na wszystko, co zadecydujesz. Naturalnie, co ja zadecyduję? A dlaczego człowiek w ogóle żyje tak długo? Aż inni muszą za niego decydować, co no nie, z nim zrobić. Nie ja stworzyłem ten cholerny świat, a ty musisz na nim żyć, a nie bujać w obłokach. Ostatecznie masz dziecko, które musisz wychować. A po co? Po to, żeby mnie, kiedy będę stary, wcisnęło do jakiegoś kąta, jak psa. Ja widzę, że nie dojdziemy do niczego. Gdzie jest ojciec? Chce się podwórku. Z nim pożegnać? Na to idę się z nim pożegnać. No więc, Klara.
A, to ty, Floyd. Przyszedłem się pożegnać. Odjeżdżam. Już? A kiedy znowu cię zobaczę? No może w przyszłym roku, ojcze. Może. Jestem już stary. Powinieneś częściej mnie odwiedzać, bo inaczej zapomnisz, jak wyglądam. Zawsze będę pamiętał. Ja już zapomniałem, jak wyglądał mój ojciec. To już tak jest, ojcze. Może wyda ci się to podłe, co powiem, ale to dla twojego dobra. Co? Powinieneś pojechać do tego domu. Nie, nigdy. A czyś ty pomyślał, ojcze, jakie jest życie Glena? A czy wy, moje dzieci, pomyśleliście kiedy, jakie było moje życie przez was? Starałem się, jak mogłem, żeby was wychować. Pracowałem do północy i wcześnie rano znów szedłem do roboty. Nie dawałem wam dużo, ale zawsze troszczyłem się o was. To już tak jest, ojcze. Ja teraz robię to samo dla swoich dzieci. No cóż, spłacam dług. Taki jest porządek rzeczy. Ja tego nie wymyśliłem dla siebie, tego, że będę kiedyś stary i słaby. Glenn nie chce cię tam oddać, ale Klara rzuci go, jeżeli tego nie zrobi. Będą tam dbali o ciebie. Nie, nie, nie chcę być razem z tymi starymi ramolami, czekającymi na śmierć. Chcę być tu, gdzie jest życie. Nie, Floyd, nie pójdę tam. Ojcze, powinieneś pomóc Glenowi utrzymać jego rodzinę. To nie jest szczęśliwy dom. A słuchaj, Floyd, a może byś ty mnie zabrał tam do siebie, do Chicago? Nie widziałem moich wnuków. Chciałbym je wreszcie poznać. Mamy mało miejsca w domu, ojcze. Zimy są tam ostre. Zaraz po moim powrocie przyślę ci fotografie moich dzieci. Kochasz je? No pewnie. A one ciebie kochają? Oczywiście. A skąd wiesz, synu? No wiem, ojcze, po prostu wiem. A mnie kochasz? Sam wiesz, ojcze. Nie, nie wiem. Jeżeli mnie kochasz, to dlaczego mnie nie odwiedzasz? Dlaczego usiłujesz namówić mnie, ażebym przeniósł się tam, do tej przeklętej dziury? Przykro mi, ojcze, że mnie nie rozumiesz i że ja nie rozumiem ciebie. Floyd, synu, rozumieliśmy się, kiedy byłeś małym chłopcem. Otwierałeś szeroko oczy, patrzyłeś w moje i wiedzieliśmy, że się kochamy. Prawda, Floyd? Wiedzieliśmy. A teraz ty powiadasz, że mnie nie rozumiesz. Co się z tobą stało? Przecież teraz powinniśmy się lepiej rozumieć. Teraz, kiedy zbliżamy się do śmierci. Tak powinno być, ojcze, ale tak nie jest. Ojcze, patrzę na ciebie i widzę siebie. Zawsze bałeś się błyskawic. Podczas burzy leżałem przy tobie, póki nie zasnąłeś. Pamiętasz? Nie wstydź się, nie. Kiedy na człowieka coś takiego najdzie, staje się lepszy.
dobrze już jechać, ojcze. Do widzenia, synu. Ucałuj moje wnuki. Do widzenia. Do widzenia, Suzie. Do widzenia, wuj. Do widzenia, Saro. Do widzenia. Pozdrów serdecznie Norę i dzieci. Dziękuję. Do widzenia, Floyd. Do widzenia. Do widzenia, Glenn. Do widzenia. Claro. Nie rób głupstw. Suzie, idź kochanie do dziadka i zabaw go trochę. Dobrze, tatuś. Więc chcesz jednak odejść. Na co mam do wyboru? Floyd dał mi czek. Starczy, żeby zapłacić za cały miesiąc z góry za ojca. Powiedział, żem go podarł, jeśli nie zdecyduje się wysłać go tam. Co zrobisz? Nie wiem. Nie powinnaś odchodzić. Za dużo ode mnie wymagasz. A co chcesz, żebym zrobił? Chcę być twoją kobietą, twoją żoną. Chcę, żebyś się o mnie troszczył, kochał, pragnął. Tego chcę. Tak. Floyd ma rację. Nie może wymarnować swojego życia. Ja zrobię to, ja zadzwonię do Forsythe. Może po kilku dniach nie będę odczuwał tego tak jak teraz. Halo? Tu mówi Glenn Denison. Tak, poproszę z panem Forsythem. Tak. A dzień dobry panu. Dzień dobry, tak. Ja zdecydowałem się. Tak. Dziś o godzinie 8 wieczór, tak. Nie. Ja mam wszystko przygotowane. Dokumenty i pieniądze. Z góry za miesiąc. Z góry za miesiąc, tak. Tak. Tak, nie. Tym razem będzie wszystko w porządku. Wszystko w porządku. O 8 wieczór. Do widzenia. A więc o 8? Klara. Suzi, chodź no, tutaj. Kochana, idź i spakuj wszystkie rzeczy dziadka. Tatusiu! Proszę cię, idź i spakuj wszystkie rzeczy dziadka. Jeśli dziadek opuszcza ten dom, to ja stąd idę. Co? To, co mówię. Ed zabierze mnie ze sobą. Ed? Jaki Ed? Jeśli dziadek opuszcza ten dom, ja wyjeżdżam z tym masonem. Co się dzieje? Co się stało? Wiesz coś o tym? Ja później ci to wytłumaczę. No mów ci, o co chodzi? Później. Ja powiedziałam jej, że Ed zabierał się do mnie wczoraj wieczór. Co? Więc to takie rzeczy się dzieją? Ja myślałam, że ty jesteś przyzwoitą dziewczyną. A ty... Błagam cię. Dlaczego mi o tym przedtem nie powiedziałaś, Klaro? Ed? Ed, ja przyjąłem go tutaj, zaprosiłem do tego domu jak gościa, on zabawiał się tutaj jak kot na dachu. Glenn, błagam cię! Gdzie on jest? Na miłość boską! Cholera, zabiję go! Glenn, powiedz mi prawdę! Ja skłamałam, tatusiu, to nieprawda! Miłość boską, no nie rób głupstw! A niech to diabli, mówiłem ci tyle razy, Klaro! Żebyś wyjęła klucz z tych drzwi. Skąd mogę wiedzieć, że się zamknie? Ojcze! Otwórz! Gdzie Suzi? Bo nie ona wiem. Stamtąd wyciągnęła. Poszła gdzieś. Nigdy nie wiadomo, co może do głowy strzelić,
jak mu powiedziałem, że dziś wieczór ma tam jechać, to wszedł tam, zamknął się i pojęcia nie mam, co może do głowy strzelić. Niech on się odciera, bądź gigowany! Która godzina? 8:50. Gdzie ta Suzi poszła? Nie wiem. A co jej znowu do głowy strzelił? Dlaczego mówiła, że coś było z Edem, jeśli to nieprawda? Nie wiem. Ojciec musi stamtąd wyjść, zanim Forsyth przyjdzie. A do diabła z Forsythem. Nic mnie nie obchodzi, co on myśli. Płaci mu się. No to... Feuerrentmeister. Dobra, dobra. Chcę ci tylko powiedzieć, że między mną a Suzy nie było nic. Ani wczoraj, ani nigdy. Grunt, że się stąd wynosisz. Ale to jest prawda. Klara wie, że to prawda. Klara? A spytaj ją. A co? Co Klara ma z tym wspólnego? Możesz ją spytać. Nie mam nic do powiedzenia. Ani tobie, ani jemu. Dobra, dobra. A serwus, Glenn. Może masz i rację. Jedno jest pewne, że nie powinienem się tu był zjawiać. Taka rodzinka powinna kisić się sama. Możesz pożegnać ojca ode mnie. On mówił, żeby ciebie spytać. Dlaczego? No więc spytam się. Ukrywasz coś przede mną? Co to jest? Daj mi spokój, daj mi spokój. Chcę wiedzieć prawdę, Klaro. Suzy to domyśliła? To prawda, co mówi Ed? Idź, spytaj go. Zostaw mnie. To ty chciałaś odejść z nim? Chciałam. Odeszłabym nawet z samym diabłem. Odeszłabym z każdym, kto by we mnie widział kobietę. No uderz mnie teraz, uderz mnie, proszę cię, uderz mnie. A niech to diabli, zamknij gębę. Zamknij gębę. Co się stało? Dlaczego w jednej chwili wszystko się u nas odmieniło? Ed dla mnie nic nie znaczy. Nic jemu. Dobry wieczór, pani Denison. Dobry wieczór, Glenn. Dobry wieczór, sam. No i gdzie tam, Lon? Dobry wieczór, sam. Zamknął się, nie chce wyjść. Nowa jakaś zabawa? Tak, ładna zabawa. Nie mogę go stamtąd wyciągnąć, nie odzywa się. Ale chyba nic mu się nie stało, co? To pomóż mi, sam. Pomóż mi jakoś wyciągnąć go stamtąd. Ale dlaczego on się tam zamknął? No miał jechać dziś wieczór do tego domu. Dziś wieczór? No nic na to nie mogę poradzić. Taki jest ten świat. Stary Lon zamknął się tam w komórce jak mały chłopczyk. A ty siedzisz tu i umierasz ze wstydu. Daj spokój, sam. Widzisz? Widzisz tę miskę? Musi z niej jeść, bo nie stać nas na talerze dla niego. Płucze! Jeden po drugim. Lon! Hej, to ja, sam Igier! Otwórz! Dziadku! Lon! No puść mnie! Albo wyjdź stamtąd, no wyjdź! Gdzie jest dziadek? Coście zrobili z dziadkiem? Zamknął się tam, Suzy. Powiedz coś do niego. On cię usłucha. Dziadku, to ja, Suzy. Wyjdź stamtąd, proszę cię, wyjdź. Dziadku, odezwij się! Zażartowałeś sobie z nas, Lon. Nie. Ojcze, cieszę się, że jesteś zdrów i cały. Lon, powinieneś się ogolić. Powinienem. No sam. Gdzie jest ta farma, na którą mieliśmy wyjechać, co? A widzisz, Lon... Nie ma jej i nigdy jej nie będzie. Prawda? Tak, Lon.
Nie było jej i nie będzie. Wiedziałem. I niech ci się nie zdaje, żeś mnie wtedy nabrał. No, Klaro, czekam, aż powiesz mi, że to piwo mnie zabije. Mów, śmiało. Nic nie mam do powiedzenia. Tym lepiej. Wszystkie jego rzeczy są zapakowane. Tak, zapakowane. Wszystkie zapakowane. No więc na co czekacie? Wyrzućcie moje rzeczy na ulicę, a mnie za nimi. No, dalej. Nie zostaniesz tu i nie pojedziesz do tego domu. Wynajęłam pokój w hotelu tam, gdzie mieszka sam. Wynajęłam pokój dla dziadka i dla siebie. Przeniesiemy się tam dziś wieczór. Jestem już dorosła i mogę robić, co chcę. Oszczędziłam trochę pieniędzy, mam pracę. Mogę się dziadkiem zaopiekować. Ty, Suzy, chciałabyś mieszkać ze mną? Tak. Będę się tobą opiekowała. Będziemy razem. Zrobiłabyś to dla mnie? Już to zrobiłam. Tu jest klucz. Czekaj, czekaj. To wszystko dzieje się za szybko, jak na moją starą głowę. Nie, Suzy. To jest moje życie i ja z nim zrobię, co będę chciał. Bóg jeden wie, jak bardzo nie chcę iść tam do tych starców. Ale człowiek musi przyjąć to, co los na niego zsyła. Przyjąć z odwagą. Pamiętasz bohaterów Zalamu? Nie błagali o pomoc, nie uciekli, nie plakali. To byli prawdziwi mężczyźni. Kiedy, dziadku, to nie jest Alamo. To się dzieje teraz. To jest moje Alamo. I dziwię się, że dotąd przed nim uciekałem. Ja otworzę. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak, tak, wszystko w porządku, panie pośle. To doskonale. Odprowadzę cię, Leon. Nie, nie. Muszę iść sam. Mój ojciec, pan Forsyth, ojcze. Miło mi pana poznać. Dobry wieczór. Doskonale wygląda. A coś pan myślał, że zastaniesz tu nieboszczyka? Wygląda zupełnie jak jeden z pionierów Teksasu. Zgadza się. Właśnie nim jestem. I nie ma się tu z czego śmiać. Tak, to już lepiej chodźmy. Robi się późno. Niedługo w naszym domu gaszą światła. Wszyscy nasi pensjonariusze przygotowują się do snu. Ścielą sobie łóżka, na których złożą swoje zmęczone członki w miękkiej, czystej pościeli. Jest pan gotów, panie Denison? Tak. Dziadku. Jeszcze możesz się rozmyślić. Jeszcze jest czas. Nigdy ci nie zapomnę, Suzy, co chciałaś dla mnie zrobić. Chodźmy, panie Denison. Uśmie pan. Co to znaczy? Teraz już tylko czekanie. Czekanie na... Boję się sam. No. Leon, daj spokój. Będę co dzień przychodzić do ciebie. Będę cię odwiedzać. Będziemy sobie znowu grywać w szachy. Nie. Nie będziemy. Gdybyś czegoś potrzebował, daj nam znać.
No cóż, Klaro, nie ma co ukrywać. Nie lubiłaś mnie. Ja ciebie nie lubiłem. Ale muszę powiedzieć, że dbałaś o mnie i nawet czasem było mi dobrze. I za to ci dziękuję. Starałam się jak mogłam. Nie wyszło. Gdybyś był nawet moim własnym ojcem, to... To on tam gra tak jak na pogrzebie. Hej, Basker! Graj marsza, jak do bitwy. O tak. Teraz lepiej. No? Na co czekacie? Idziemy. Jak się nazywa ta przeklęta dziura? Dom dla starców na wzgórzu Alamo. Alamo! Ojca. Zapomniał jej zabrać. Daj mi ją. A po co ci? Zachowam ją. Dla was. Musimy się dobrze nagadać, synu. Suzi, tylko uważaj i nie chodź za prędko. Wrócę nie za długo. Czy Floyd mówił coś w drodze ze stacji? No był pewien, że ojciec jest ciężko chory. Coś ty mu diabła napisała w tej depeszy. Że sytuacja jest krytyczna, inaczej by nie przyjechał. Ale się ten ojciec zestarzał. Nie poznałbym go chyba na ulicy. No cóż, no ojciec jest już starym człowiekiem, ma 79 czy
czy 80 lat. Nawet więcej. Sam nawet nie wie, ile ma lat. Dotychczas nie myślałem, że starość to taka trudna sprawa. Wysłaliśmy go z Suzy na spacer, żeby móc spokojnie porozmawiać. No, mówiłeś, że chcesz jak najprędzej wracać do domu. No pewnie, pewnie. No to napijesz się piwa. No, owszem, mogę. Bądź taka dobra. Dwie szklaneczki. No co, wściekasz się jeszcze o ten depeszę? No mój drogi, to było świństwo. Myślałem, że ojciec naprawdę umiera i dopadło mnie to w takiej chwili. W fabryce zanosi się na strajk. Dyrekcja twierdzi, że jeżeli strajk wybuchnie, to odpowiedzialność spadnie na nas, brygadzistów. No, skąd mogliśmy o tym wiedzieć? No oczywiście, ale trzeba nie było z tego robić sprawy śmierci. Przyjechałbym za tydzień, dwa. Przyjechałbyś, na pewno. A to dlaczego nie pofatygowałeś się tu ani razu przez te 16 lat? Zawsze coś wypadało. Słuchaj, Klara. Ja nie jechałem 1600 mil po to, żeby się tutaj z tobą kłócić. Ale nie wściekaj się, stary, siadaj, siadaj. Przecież nie będziemy cię trzymali dłużej, niż to jest potrzebne, o. No dobrze, więc zaczynajmy. Czego ode mnie chcecie? No, chcemy umieścić ojca w domu dla starców. Tu w mieście. Bardzo porządny zakład. No, już się o tym zdążyłem dowiedzieć od Glena. A co jeszcze? No, to będzie kosztowało. Ile? Ty będziesz płacił 10 dolarów tygodniowo i my 10. 10 dolarów tygodniowo to wynosi 520 rocznie. Nie no, moi kochani, no wykluczone. Po prostu nie stać mnie na to. Jak to chcesz, żebyśmy wszystko my płacili? Ale ja wcale tego nie powiedziałem. Nie wiem, na ile was stać. Twój brat zarabia 50 dolarów tygodniowo. Daj spokój, Klara. Słuchajcie, trzeba było napisać, powiedziałbym... Powiedziałbyś nie. No ale kiedy naprawdę mnie nie stać? No 5, no ale 10. No byłoby cię stać, gdybyś naprawdę chciał. No. Słuchaj, Glen, ja muszę odkładać na starość. Ale przecież mówimy o starości ojca, a nie o twojej. No dobrze, ale 20 dolarów tygodniowo na utrzymanie starego człowieka, który zje tyle... Ojej, rozumiesz? Ja się nie mogę tak żyć. Zagrasz partyjkę? Dobrze, dobrze. Przełóż. Co się stało? Klara drze się jak dziecko, a Glen chodzi wściekły, jakby chciał kogo zabić. A pokłócili się. O to chodzi. Zwyczajnie jak mąż z żoną. A czy nie o mnie czasem? A nie, no. A kto to był ten facet? Agent, ojcze. Jak dwa, dwa, cztery. Jaki agent? Taki od ubezpieczeń przeciw starości. Nie ma takich ubezpieczeń. No, Floyd, zmierzymy się to. Założę się, że jeszcze dam ci radę. No, no, dalej, dalej. No dobrze. Dawaj, dawaj, łapę, dawaj. No, tak, dobrze. No. No, hop. No, 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 no. O, 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 o. Przegrałem. Zdychę. No nie wysilałeś się zanadto, ale założę się, że jeszcze bym cię pobił. Pamiętam, w 95 roku nadziałem się na jakiegoś marynarza. 35 minut trzymałem go, mało mi palców nie połamał, ale w końcu przybiłem mu rękę. A w 93, gdzie to ja byłem w 93? W 93. Przed Chrystusem. A no właśnie. No to w 93. No to skończymy tę partię, czy nie? No. A racja, racja. No to pogadamy później, synku. Cieszę się bardzo, że jesteś znowu w domu. Jesteś mój najstarszy. No. Słuchaj, Ed. Po co ty tu siedzisz? A po co? Przyjechałem do pracy w garażach.
Glenn zaproponował mi pokój. Wygadniemy to. Tak, ale... Ale co? Słuchaj, Ed, ja nie jestem idiota. Ja wiem, że kobieta wytrzyma dużo, nawet wtedy, kiedy jest jej bardzo źle. Ale nie rzuca domu i męża. Co ja mam zrobić, no? No poradź mi, Floyd, no. No. Wydaje mi się, że nie masz wyboru. Klara wie, czego chce. Tak, tak. No więc? Ja pójdę, ja pogadam z nią, nie? Pogadam z nią. Klara, ja proszę cię. Zagrasz partyjka? Dobrze, dobrze. Przełóż. Co się stało? Klara drze się jak dziecko, a Glenn chodzi wściekle, jakby chciał kogo zabić. A pokłócili się. O to, o to. Zwyczajnie jak mąż z żoną. Czy nie o mnie czasem? A nie, no. A kto to był ten facet? Agent ojcze. Jak dwa, dwa, cztery. Jaki agent? Taki od ubezpieczeń przeciw starości. Nie ma takich ubezpieczeń. No, Floyd, zmierzymy się to. Założę się, że jeszcze dam ci radę. No, no, dalej, dalej. No dobrze. Dawaj, dawaj, łapę, dawaj. No, tak, dobrze. No, no, hop. No, 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 no. O, 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 o. Przegrałem. No nie wysilałeś się za nadto, ale założę się, że jeszcze bym cię pobił. Pamiętam, w 95 roku nadziałem się na jakiegoś marynarza. 35 minut trzymałem go, mało mi palców nie połamał, ale w końcu przybiłem mu rękę. A w 93, gdzie to ja byłem w 93? W 93. Przed Chrystusem. A no właśnie. No to w 93. No to skończymy tę partię, czy nie, no. A racja, racja. No to pogadamy później, synku. Cieszę się bardzo, że jesteś znowu w domu. Jesteś mój najstarszy. No. Słuchaj, Ed, po co ty tu siedzisz? A po co? Przyjechałem do pracy w garażu. My go naprawdę chcieli odesłać do tego domu dla starca. Suzy, jak się masz, ślicznatko? Suzy, pocałuj wujaszka. Nie jesteś moim wujaszkiem. No i bardzo dobrze, to dzięki Bogu, że nie jestem. Suzy. Ed, zwariowałeś z tego gorąca. Pogoda nie ma z tym nic wspólnego. No uciekaj. Dzień dobry, dziadku. Dzień dobry, kochanie. Ona powiedziała, że jak Floyd przyjedzie, to wysiadają mnie z tego domu. Klara tylko żartowała. Słuchaj, Suzy, nie przyniosłaś mi przypadkiem tytoniu? Nigdy o tobie nie zapominam, dziadku. Słyszałaś, co mówił lekarz? Teraz całą noc będzie kasłał. Obiecał, że wypali w ciągu dnia tylko dwie fajki. Krzyczy! Krzy! Teraz przez północy będę biegała do jego pokoju i podawała mu lekarstwa. Ona jest gorsza od Antonio Santa Anna. Od kogo? Antonio Santa Anna. To ten diabeł wcielony, co zaatakował Alamo.
Broniliśmy fortu Alamo. 150 Teksańczyków przeciwko Santa Anna i całej armii meksykańskiej. O, to byli bohaterowie. Teraz się tacy nie rodzą. Tak, tylko że to wszystko było na długo przed jego urodzeniem. Nie myślę, że to tak łatwo opiekować się nim od rana do nocy, wysłuchiwać bzdur, które mówi. A co to? O pierwszej dziś skończyłaś? Nie. Pan Hart powiedział, że jak napiszę wszystko, będę mogła wyjść wcześniej. Głupia robota. Myślałam, że lubisz swoją pracę. Tak. Coś cię gnębi? Idę już. Muszę jeszcze napisać list do Karola. Suzy, proszę cię. Nie zaczynaj znowu rozmów ze mną o mnie i o Karolu. Nie ma go od 2 lat. Nie przyjeżdża nawet cię odwiedzić. Posłuchaj. Nie chcę, żebyś kiedyś żałowała, że przeszłość nie może wrócić. Nie chcę, żebyś wiązała się z pierwszym mężczyzną, który po ciebie wyciągnie rękę. Nie wybieram się chwilowo za mąż. No, otwórz. Pamiętasz, jaki był z niego fajny chłop i jak pięknie umiał opowiadać. Tak, tak. Opowiada jeszcze tę historyjkę o Alamo? Bez przerwy, bez przerwy. Dziwny z niego człowiek. Tak czasami mi się wydaje, że tak naprawdę to ja go nigdy nie znałem. No popatrz na niego. Taki się zrobił, stary. To radio? A nie, to Jim Baxter, nasz sąsiad. Doskonale gra. Ja to nie umiem grać nawet na grzebieniu. Odkąd mnie zdemobilizowali, zawsze chciałem się stąd wyrwać, najchętniej na północ. Nigdy się nie mogłem na to zdobyć. Siedź tu, gdzie jesteś. To nie myśl, że życie tu jest łatwe. Człowiek waruje i nie może zarobić na to życie. Tak, tak, tak. No, zastanówmy się. No to. Będziesz cały dzień trzymał palec na tym pionku? No nie popędzaj, Milon. Słuchajcie. Może byśmy się wybrali gdzieś razem, co? Nie masz pojęcia, Floyd, jak to miasto się ostatnio zmieniło. Hej, Baxter! Zagraj tę moją ulubioną, dobrze? O to. Dziękuję ci. To lubię. Zaraz. No, graj. Czekałem ja na ciebie, teraz ty poczekaj trochę na mnie. Słuchaj, Lon, to w poniedziałek będziemy mogli pojechać zobaczyć farmę. Ale nie musisz tak mamrotać pod nocem. Nic nie szkodzi, jak Suzy to usłyszy. Mówiłeś coś do mnie, dziadku? To? Nie. Słuchajcie, ani słowa. Ile dziesiątek zeszło? To dziesiątek ile? Bo ja wiem, ja czekam na Jokera. No, graj go. Jak będziesz mnie popędzał, to przerywam partię i... Dobrze, graj dobrze. No, graj dobrze. Posuń pionek. Chłopcy, wygrałem tę partię. Dałbym tygodniową pensję, żeby wiedzieć, co się dzieje w fabryce. Ale na pewno wszystko w porządku. Martwienie się na zapas jeszcze nikomu nie pomogło. A tak, ale jak się siedzi 30 lat na jednym miejscu... Rany, ja... Porządek na świecie. Ja mam też 3 dzieci. Cze? O, ostatnio dostałem fotografię nowego wnuka. Patrz, powiadam ci, mam pełne kieszenie fotografii zupełnie obcych osób. Tak. No co? Od czasu do czasu dostaję czek. Na urodziny przysyłają mi prezenty, ale mówię ci, te fotografie to właściwie wszystko, czym mogę się pochwalić.
No, uśmiechnij się, Lon. No to naprawdę nie napijesz się piwa. Nie, 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 dziękuję, dziękuję. A wiesz, co ja myślę? Najgorszy kłopot w tym, że ty za dużo myślisz. Lon, a co mam zrobić? Schować mózg do naftaliny? A wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że Pan Bóg to wszystko to jakoś urządził na odwrót. Dlaczego my na starość tracimy rzeczy dla nas najcenniejsze? No, wzrok, słuch, o, zęby. O, powiadam ci, słowo daje, Lon, wolałbym stracić inne części ciała. No te, z których nie mamy już takiego pożytku. Lon! Słuchaj, pamiętaj o tej małej farmie. Nie, nie. Pamiętaj. Nie, nie zapomnę. Chciałbym pewnego pięknego dnia zapakować się, stanąć na tych moich kulasach, wziąć walizkę do ręki, powiedzieć: do widzenia, synu. Miło mi było cię poznać i wyfrunąć stąd, jak ptaszek. Bądź łaskaw, no i bądź łaskaw. Proszę cię, no, rozgość się, siadaj. Siadaj. Dziękuję, dziękuję. Lloyd. Klara. Od naszego ostatniego spotkania nic się nie zmieniłeś. To wierutne kłamstwo, tym gorsze, że świadome. Lon, zdaje mi się, że już przyjechał twój starszy syn, Floyd. Floyd? Pójdę już, pójdę. Floyd? O, ojciec się woła. Jak on się czuje? Mówiłem ci, doskonale. Mój syn Floyd. No, przywitaj się z ojcem. Ojcze. No, doskonale wyglądasz, ojcze. Czuję się wspaniale. No co, może... Spróbujemy indiańskich zapasów, co? Tak jak kiedyś. Nie jestem w formie, na pewno byś wygrał. No, wzrok mam bardzo słaby, ale to zauważyłem. Jeżeli mnie kochasz, to dlaczego mnie nie odwiedzasz? Dlaczego usiłujesz namówić mnie, ażebym przeniósł się tam do tej przeklętej dziury? Przykro mi, ojcze, że mnie nie rozumiesz i że ja nie rozumiem ciebie. Floyd, synu, rozumieliśmy się, kiedy byłeś małym chłopcem. Otwierałeś szeroko oczy, patrzyłeś w moje i wiedzieliśmy, że się kochamy. Prawda, Floyd? Wiedzieliśmy. A teraz ty powiadasz, że mnie nie rozumiesz. Co się z tobą stało? Przecież teraz powinniśmy się lepiej rozumieć. Teraz, kiedy zbliżamy się do śmierci. Tak powinno być, ojcze, ale tak nie jest. Ojcze, patrzę na ciebie. I widzę siebie. Zawsze bałeś się błyskawic. Podczas burzy leżałem przy tobie, póki nie zasnąłeś. Pamiętasz? Nie wstydź się, nie. Kiedy na człowieka coś takiego najdzie, staje się lepszy. Muszę już jechać, ojcze. Do widzenia, synu. Ucałuj moje wnuki. Do widzenia. Do widzenia, synu. Do widzenia, wuj. Do widzenia, Saro. Do widzenia. Pozdrów serdecznie Norę i dzieci. Dziękuję.
Do widzenia, Floyd. Do widzenia. Do widzenia, Glenn. Do widzenia. Claro. Nie rób głupi. Nie widziałem. No, zaraz po moim przyjeździe. Ojcze, przyślę ci fotografię z taką dużą gabinetową. Musimy się dobrze nagadać, synu. Suzi, tylko uważaj i nie chodź za prędko. Wrócę nie za długo. Czy Floyd mówił coś w drodze ze stacji? No, był pewien, że ojciec jest ciężko chory. Coś ty mu diabła napisała w tej depeszie. Że sytuacja jest krytyczna, inaczej by nie przyjechał. Ale się ten ojciec zestarzał. Nie poznałbym go chyba na ulicy. No cóż, no ojciec jest już starym człowiekiem, ma 79 czy 80 lat. Nawet więcej, sam nawet nie wie ile ma lat. Dotychczas nie myślałem, że starość to taka trudna sprawa. Wysłaliśmy go Suzi na spacer, żeby móc spokojnie porozmawiać. No mówiłeś, że chcesz jak najprędzej wracać do domu. No pewnie, pewnie. No to napijesz się piwa. No owszem, mogę. Bądź taka Cieniosk. Dobra. Dwie szklaneczki. No co, wściekasz się jeszcze o ten depeszę? No mój drogi, to było świństwo. Myślałem, że ojciec naprawdę umiera i dopadło mnie to w takiej chwili. W fabryce zanosi się na strajk. Dyrekcja twierdzi, że jeżeli strajk wybuchnie, to odpowiedzialność spadnie na nas, brygadzistów. Skąd mogliśmy o tym wiedzieć? No oczywiście, ale trzeba nie było z tego robić sprawy śmierci. Przyjechałbym za tydzień, dwa. Przyjechałbyś, na pewno. A to dlaczego nie pofatygowałeś się tu ani razu przez te 16 lat? Zawsze coś wypadało. Słuchaj, Klara, ja nie jechałem 1600 mil po to, żeby się tutaj z tobą kłócić. Ale nie wściekaj się, stary, siadaj, siadaj. Przecież nie będziemy cię trzymali dłużej, niż to jest potrzebne, o. No dobrze, więc zaczynajmy. I czego ode mnie chcecie? No, chcemy umieścić ojca w domu dla starców. Tu w mieście. Bardzo porządny zakład. No, już się o tym zdążyłem dowiedzieć od Glena. A co jeszcze? No, to będzie kosztowało. Ile? Ty będziesz płacił 10 dolarów tygodniowo i my 10. 10. Dolarów tygodniowo to wynosi 520 rocznie. Nie no, moi kochani, no wykluczone, po prostu nie stać mnie na to. Jak to chcesz, żebyśmy wszystko my płacili? Ale ja wcale tego nie powiedziałem, nie wiem na ile was stać. Twój brat zarabia 50 dolarów tygodniowo. No daj spokój, Klara. Słuchajcie, trzeba było napisać, powiedziałbym... Powiedziałbyś nie. No ale kiedy naprawdę mnie nie stać, no 5, no ale 10. No byłoby cię stać, gdybyś naprawdę chciał. No. Słuchaj, Glenn, ja muszę odkładać na starość. Ale przecież mówi, to twój wujaszek. Floyd, no przywitaj się. Przywitaj. Dzień dobry. Jaka ładna. We mnie się wrodziła. Suzi, dziadek cały dzień siedział w domu, może byś go teraz wzięła na spacer. Dobrze. Chodźmy, dziadku. Kiedy ja chcę porozmawiać z Floydem. Ale będzie na to jeszcze dość czasu, ojcze. Mamy sobie dużo do powiedzenia. Tak, pewnie, pewnie. A jak się miewa rodzina? Tak? O, dzieci rosną jak trawa na prerii. Jim na uniwersytecie, Peggy wyszła za mąż, no a Floyd junior w tym roku skończy szkołę. Co ty powiadasz? A to śmieszne, że ja ich nawet... Nie widziałem. No, zaraz po moim przyjeździe. Ojcze, przyślę ci fotografię, z taką dużą gabinetową. Musimy się dobrze nagadać, synu. Suzi, tylko uważaj i nie chodź za prędko. Wrócę nie za długo. Czy Floyd mówił coś w drodze ze stacji? No, był pewien, że ojciec jest ciężko chory. Coś ty mu diabła napisała w tej depeszie. Że sytuacja jest krytyczna, inaczej by nie przyjechał. Ale się ten ojciec zestarzał. Nie poznałbym go chyba na ulicy. No cóż, no ojciec jest już starym człowiekiem, ma 79 czy
80 lat. Nawet więcej. Sam nawet nie wie, ile ma lat. Dotychczas nie myślałem, że starość to taka trudna sprawa. Wysłaliśmy go z Suzy na spacer, żeby móc spokojnie porozmawiać. No, mówiłeś, że chcesz jak najprędzej wracać do domu. No pewnie, pewnie. No to napiję się piwa. No owszem, mogę. Bądź taka Przyniosę. Dobra. Dwie szklaneczki. No co, wściekasz się jeszcze o ten depeszę? No mój drogi, to było świństwo. Myślałem, że ojciec naprawdę umiera i dopadło mnie to w takiej chwili. W fabryce zanosi się na strajk. Dyrekcja twierdzi, że jeżeli strajk wybuchnie, to odpowiedzialność spadnie na nas, brygadzistów. No, skąd mogliśmy o tym wiedzieć? No oczywiście, ale trzeba nie było z tego robić sprawy śmierci. Przyjechałbym za tydzień, dwa. Przyjechałbyś, na pewno. A to dlaczego nie pofatygowałeś się tu ani razu przez te 16 lat? No, zawsze coś wypadało. Słuchaj, Klara. Ja nie jechałem 1600 mil po to, żeby się tutaj z tobą kłócić. Ale nie wściekaj się, stary, siadaj, siadaj. Przecież nie będziemy cię trzymali dłużej, niż to jest potrzebne, o. No dobrze, więc zaczynajmy. I czego ode mnie chcecie? No, chcemy umieścić ojca w domu dla starców. Tu w mieście. Bardzo porządny zakład. No, już się o tym zdążyłem dowiedzieć od Glena. A co jeszcze? No. Wyjdziesz teraz trochę lepiej. Suzy, coś ty inna opowiadała. Powiedziała mi, że cię kocham i że razem stąd wyjedziemy. Że mnie kochasz? Suzy, no to cudownie, najdroższa. To prawda. Nie słyszałaś, nie? Powiedziałam ci. Ety, ja wyjeżdżamy. Nie pozwolę. Zostawiona jest dorosła, wie co robi. No widzisz? No powiedz jej. Słuchajcie, robię. Mnie wybrałeś, prawda? Zaczekaj. Słuchaj, Klara. Na takie kurczątka to ja mam ochotę co dzień. Kobiety dojrzałe nie zadziwisz, żebyś nie wiem co robił. A Suzy ta każdego dnia. I każdej nocy. Ach, ty wstrętny, ty zwyrodnialczy. Uspokój się, ja się postanowiłem wycofać. Rozumiesz, ja także myślałem, ja także nie mogłem spać. To nie byłoby w porządku. Jakiż on jest wstrętny. Czemu go chciałaś? Chciałam. Potrzebny mi był, żeby się wyrwać z tej pułapki. Znam takich jak on, rynsztoki pełne są takich. Proszę, moje akcje nagle spadły. Nie ruszy się, nie pozwoleć! Zamknij się! Co się stało? Co? Nic, oparzyłem się, przypadek. No nic, o, fatalnie to wygląda. Chodź na górę, mam coś na oparzenie. No, chodź. Klara, ja wiem, że to nie jest moja sprawa, ale coś tam jest między tobą a Edem. Nie to, co ci się zdaje. Więc zostajesz? Nie. Muszę stąd odejść. Sama. A dokąd? Co będziesz robić? Nie wiem. Wiem tylko, że dłużej tu nie mogę zostać. Odwiozę cię na lotnisko. Mam jeszcze godzinę. Moi drodzy, ja chciałem chwilę z wami pomówić. Wydaje mi się, Klaro, że chcesz popełnić błąd. Nie może być. Ty i Glen jesteście wiele lat razem. Chcecie się rozejść? Ja nie, ale co mogę zrobić? Słuchaj, zadzwoń zaraz do Forsyth'a i pomów z nim. No w końcu ojciec się przyzwyczai i będzie mu tam dobrze. Chciałbym w to móc wierzyć, ale nie wierzę. Nigdy nie dojdziemy do niczego, jeśli będziesz wynajdywał same trudności. Ja za chwilę wyjeżdżam. No przecież w końcu powiedziałem ci, że zgadzam się na wszystko, co zadecydujesz. Naturalnie, co ja zadecyduję? A dlaczego człowiek w ogóle żyje tak długo? Aż inni muszą za niego decydować, co no z nim zrobić. To wierutne kłamstwo, tym gorsze, że świadome. Leon, zdaje mi się, że już przyjechał twój starszy syn, Floyd. Floyd? Pójdę już, pójdę. Floyd? O, ojciec cię woła. Jak on się czuje? Mówiłem ci, doskonale. Mój syn! Floyd! No, przywitaj się z ojcem. Ojcze.
No, doskonale wyglądasz, ojcze. Czuję się wspaniale! No co, może spróbujemy indiańskich zapasów, co? Tak jak kiedyś. Nie jestem w formie, na pewno byś wygrał. No, wzrok mam bardzo słaby, ale to zauważyłem. Co ty tu nosisz, synku, co? Deficyt narodowy. Obudziłem się któregoś ranka i już to miałem. A na długo przyjechałeś? No, na jakieś dwa dni, ojcze. Dwa dni? Przyjechałeś taki szmat ziemi po to tylko, aby być tu z nami tylko dwa dni? No, mamy pewne trudności w fabryce, muszę zaraz wracać. Ach, ojcze, nie cieszysz się, że Floyd przyjechał? Chociaż na te dwa dni. Ale owszem, tylko że on kłamie. Pamiętam ciebie z dzieciństwa. Nigdy nie umiałeś kłamać, synku. Sam wiesz, ojcze, że nie kłamie. Kochanie, to twój wujaszek. Floyd, no przywitaj się. Przywitaj. Dzień dobry. Jaka ładna. We mnie się wrodziła. Suzy. Dziadek cały dzień siedział w domu. Może byś go teraz wzięła na spacer. Dobrze. Chodźmy, dziadku. Kiedy ja chcę porozmawiać z Floydem? Ale będzie na to jeszcze dość czasu, ojcze. Mamy sobie dużo do powiedzenia. Tak, pewnie. A jak się miewa rodzina? Tak? O, dzieci rosną jak trawa na prerii. Jim na uniwersytecie, Peggy wyszła za mąż, no a Floyd junior w tym roku skończy szkołę. Co ty powiadasz? A to śmieszne, że ja ich nawet nie widziałem. No, zaraz po moim przyjeździe, ojcze, przyślę ci ich fotografię, już taką dużą, gabinetową. Musimy się dobrze nagadać, synu. Suzy, tylko uważaj i nie chodź za prędko. Wrócę nie za długo. Czy Floyd mówił coś w drodze ze stacji? No był pewien, że ojciec jest ciężko chory. Coś ty mu diabła napisała w tej depeszie. Że sytuacja jest krytyczna, inaczej by nie przyjechał. Chryste, panie. Ależ się ten ojciec zestarzał. Ludzie, trzymajcie mnie! Nie wygłupiaj się. No, naprawdę, kochanie, pięknie dzisiaj wyglądasz. Klara wygląda teraz ładniej niż wtedy, kiedy wychodziła za ciebie, Glenn. A może by ktoś ze mną zatańczył? Ja bym. A, siadaj, tylko źle. A to trudno, kiedy indziej, moje śliczności. W sobotę wieczorem będziemy wolni. Glenn weźmie nas na dancing i będziemy tańczyć całą noc. Dobra, w przyszłą sobotę. Mógłbyś to powiedzieć z większym entuzjazmem. Nie jestem znowu taki amator tańca. Znajdę sobie kogoś, kto lubi tańczyć. Zgoda. No i znowu za dużo paliłeś. Wcale nie. No niech to diabli, no. Tyle razy ci mówiłam, nie jesteś w szynku. Bardzo żałuję. Tatusiu! Ale jej dałem psztyczka w nos, co? Tatusiu, idę do kina, Jane. A dobrze, kochanie, tylko nie wracaj zbyt późno. O, to pewnie Forsyth. Trzeba ojca wziąć na górę. A, tak. Chyba tak. Proszę bardzo, proszę, niech pan wejdzie. Dobry wieczór, dobry pani. Dobry wieczór. To jest mój szwagier Floyd Denison. To nasz przyjaciel Ed Mason, pan Forsyth. Mój mąż będzie za chwilę. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. To pan jest z tego zakładu? Ojcze, przykro mi, ale muszę wam przerwać grę. Mamy gościa, no i będziemy rozmawiali o interesach. Ale proszę bardzo, możecie rozmawiać, mnie to nie przeszkadza. Ale kiedy już czas do łóżka, ojcze, jutro dokończycie partii. Tak, późno już, Szlon, pójdę. No nie. Kiedy właśnie dawałem mu w skórę. Ale pozostawimy szachownicę. A niech to wszyscy diabli traktują mnie jak małe niewolę. Chodź. Jutro, Szlon, spokojnie. Przyjdź wcześniej, dokończymy partię. Dobra, ale nie ciągnij mnie, przecież idę. Słyszałem od pańskiej szwagierki, że mieszka pan stale w Chicago. To wspaniale miasto. Mój mąż
Pan Forsyth. Bardzo mi miło. Chciałbym pokazać państwu niektóre zdjęcia oraz oświadczenia wybitnych osobistości, które zwiedzały nasz zakład. A tu jest umowa do podpisania. Ostro się pan bierze do rzeczy. No muszę. Kto nie prowadzi interesów energicznie, ten przegrywa. Aha. Niech mi pan powie, dlaczego to wszystko tyle kosztuje? Zakład Alamo jest najtańszą tego rodzaju instytucją w całym stanie, no ale państwo sami... Wiedzieć. No oczywiście, ale trzeba nie było z tego robić sprawy śmierci. Przyjechałbym za tydzień, Przyjechałbyś, na pewno. A to dlaczego nie pofatygowałeś się tu ani razu przez te 16 lat? Zawsze coś wypadało. Słuchaj, Klara, ja nie jechałem 1600 mil po to, żeby się tutaj z tobą kłócić. Ale nie wściekaj się, stary, siadaj, siadaj. Przecież nie będziemy cię trzymali dłużej, niż to jest potrzebne, o. No dobrze, więc zaczynajmy. I czego ode mnie chcecie? No, chcemy umieścić ojca w domu dla starców. Tu w mieście. Bardzo porządny zakład. No, już się o tym zdążyłem dowiedzieć od Glena. A co jeszcze? No, to będzie kosztowało. Ile? Ty będziesz płacił 10 dolarów tygodniowo i my 10. 10 dolarów tygodniowo to wynosi 520 rocznie. Nie no, moi kochani, no wykluczone, po prostu nie stać mnie na to. Jak to chcesz, żebyśmy wszystko my płacili? Ale ja wcale tego nie powiedziałem, nie wiem na ile was stać. Twój brat zarabia 50 dolarów tygodniowo. No daj spokój, Klara. Słuchajcie, trzeba było napisać, powiedziałbym... Powiedziałbyś nie. No ale kiedy naprawdę mnie nie stać? No 5, no ale 10. No byłoby cię stać, gdybyś naprawdę chciał. No. Słuchaj, Glen, ja muszę odkładać na starość. Ale przecież mówimy o starości ojca, a nie o twojej. No dobrze, ale 20 dolarów tygodniowo na utrzymanie starego człowieka, który zje tyle co dziecko? No to jest najtańszy zakład w naszych stronach. To umieśćcie go w miejskim przytułku, no. No przecież nie przyjmą go w miejskim przytułku, no przecież ma dzieci, no. Tam przyjmują tylko nędzarzy, no. Jedyne miejsce, w którym możemy go umieścić, to przystań dla ludzi starych na wzgórzu Alamo. Co za nazwa. No i jak? Floyd. No będę przesyłał 7 dolarów tygodniowo. A zresztą właściwie dlaczego ojciec ma stąd odejść? Przecież dobrze mu tu mieszkać, co? Mój drogi, tak czy inaczej będę przysyłał 7 dolarów tygodniowo. No to posłuchaj, panie Denison. Od początku ojciec jest z nami. Nie było ani jednego dnia, w którym mogłabym powiedzieć, jest mi dobrze z Glennem. Ani jednego dnia. Nigdy nie byliśmy sami. On jest chory, ma astmę. Trzeba go pielęgnować, dbać o niego, bezustannie pilnować. Ja nie wytrzymam. Ja po prostu tego nie wytrzymam. Znosiłam to 17 lat. Spójrz na mnie. Mam jeszcze prawo do życia. Jeżeli teraz nie zacznę żyć. Oj, dobrze, dobrze. Jak? Zgadzasz się? No, mój drogi, dopóki będę mógł, ja w przyszłym tygodniu sam mogę zostać bez pracy. Ja mam 50. O, Ed, co tam robisz? Przyszedłem się napić piwa. Płakałaś. Napijesz się? Nie, nie mogę spać. Cholernie gorąco. Ja już tego dłużej nie mogę znieść. A co zrobisz? Chyba ucieknę stąd. Dokąd? Muszę coś wymyśleć. Ja przecież chcę tylko żyć tak jak inni ludzie. Urodziłam się na farmie w Arkansas, w okropnej, śmierdzącej dziurze. Jak tylko nauczyłam się chodzić, musiałam pracować ciężko, od rana do nocy. A jak miałam 16 lat, jeden facet wziął mnie na ciężarówkę i przywiózł mnie tutaj. Byłam kelnerką. 12 godzin na nogach, za 10 dolarów tygodniowo i napiwki. A potem spotkałam Glena.
Był pierwszym mężczyzną, który mnie uczciwie potraktował. Chciał domu i żony. A ja też marzyłam, żeby wreszcie być u siebie. A teraz nie chcesz? Zabierz mnie stąd. Chodź na ganek. Ja nie chcę wiele, Ed. Ja myślę, że jeżeli byśmy oboje wyjechali, to ja mogłabym wszystko zacząć od nowa. Ja jeszcze jestem jeszcze ładna, nie? Tak, pewnie. A jak się znudzisz, to możesz odejść. Bez kłopotu. Ty przecież wiesz, czego mi trzeba. Wiesz, ja nie mogę tego zrobić. Nie mogę rozbijać domu Glenowi. Chcesz, żebym tu, w domu Glena, lazła do ciebie do łóżka? A co ty myślisz, że mnie też nie jest ciężko? Nieraz sobie leżę w nocy, nie mogę zasnąć. Wydaje mi się, że jesteś tak. Znowu coś stukłeś? Ja? Na pewno nie? Na pewno. Idź na podwórko, ojcze. Tam za gorąco. No to idź do swojego pokoju. Czekam na sama. Gdzie moja fajka? Gdzie u diabła podziała się moja fajka? No, nie moja krzycz. Fajka, no, nie mogę znaleźć fajki. Nie krzycz. Tu leżała. Na pewno ją schowałaś. Nie wolno ci palić. Ale schowałaś ją. Masz, tylko nie zgub jej znowu. No. Klara. Takie gorąco. Dałabyś mi butelkę piwa. Już tysiąc razy słyszałeś. Nie wolno ci pić piwa. Piwo to dla ciebie śmierć. Jestem silny jak wół. Będę żył dłużej niż wy wszyscy. Może masz i rację, ojcze. Gdzie jest Suzy? Poszła gdzieś, a powinna pomagać mi w gospodarstwie. O, Suzy, to świetna dziewczyna. Chciałbym, żeby mnie trochę poczytała. Mila! Dobra dziewczyna. Przestań śmiecić. Dałbym nie wiedzieć, co za odrobiny tytoniu. Siedzieć tak przez cały dzień z założonymi rękami, jak ten bezzębny niedźwiedź w cyrku, ssać cybuch pustej fajki. O, chłopcy, salamo, bevi, trevi, davi. Krokiet! Och, oni by nie czekali i nie siedzieli tak jak te kukły i nie czekali na odrobinę tytoniu, którego i tak nie dostanę. Ty nie znasz innych historyjek. Rozumiem doskonale. Niech mi pan da dzień, dwa do namysłu. Ja nie będę panu więcej zawracał głowy. Powiem tak, albo nie. W porządku. Zostawię tylko umowę na wypadek, gdyby pan się zdecydował na tak. Wystarczy tylko podpis. Dobrze, ja pana bardzo przepraszam. Ja. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, pan. Dobranoc.
wiem, no. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, no. No poradź mi, Floyd, no. No. Wydaje mi się, że nie masz wyboru. Klara wie, czego chce. Tak, tak. No więc? Ja pójdę, ja pogadam z nią, nie? Pogadam z nią. Klara, ja proszę cię. Tak, raz partyjka? Dobrze, dobrze. Przełóż. Co się stało? Klara drze się jak dziecko, a Glen chodzi wściekle, jakby chciał kogo zabić. A pokłócili się. O to chodzi. Zwyczajnie jak mąż z żoną. A czy nie o mnie czasem? A nie, no. A kto to był ten facet? Agent, ojcze. Jak dwa, dwa, cztery. Jaki agent? Taki od ubezpieczeń przeciw starości. Nie ma takich ubezpieczeń. No, Floyd, zmierzymy się to. Założę się, że jeszcze dam ci radę. No, no, dalej. No dobrze. Dawaj, łapę, dawaj. No, tak, dobrze. No, no, hop. No, 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 no. O. Przegrałeś. No nie wysilałeś się za nadto, ale założę się, że jeszcze bym cię pobił. Pamiętam, w 95 roku nadziałem się na jakiegoś marynarza. 35 minut trzymałem go, mało mi palców nie połamał, ale w końcu przybiłem mu rękę. A w 93, gdzie to ja byłem w 93? W 93. Przed Chrystusem. A no właśnie. No to w 93. No to skończymy tę partię, czy nie, no. A racja. No to pogadamy później, synku. Cieszę się bardzo, że jesteś znowu w domu. Jesteś... On się dobierał do mnie. Co? Coś ty powiedziała? To co słyszałaś? Przecież jesteś dzieckiem jeszcze. Ed jest innego zdania. Słuchaj, no. Coś ty zrobiła? Nigdzie nie wyjedziesz. To ja wyjadę z Edem. Nie. Ed nie mógłby. To po prostu niemożliwe. Powinnaś go lepiej znać. Ed! Ed, muszę z tobą pomówić! Leczka. Czy ty wiesz, co się może stać? Czy ty rozumiesz, coś ty zrobiła? Chcesz stąd uciec, tak? Uważasz, że to w porządku? Nic z tego. Ed mnie zabierze, a ty zostaniesz. Zobaczymy. Musiałaś go błagać. Słyszałam, jak go błagałaś. Nie zdobywa się w ten sposób miłości mężczyzny. O. Suzy, jak się masz? Jak się masz, Ed? Nareszcie ktoś miły, ktoś uśmiechnięty w tym domu. Ed, muszę cię o coś zapytać. Zachowuję się jak prokurator. A kto mnie będzie bronił? Pozwól, że przynajmniej przeczytam parę dowcipów. Pozwolę. Dobra, strzelaj. Co się stało wczoraj po moim odejściu? Nie mówiłem prokurator. Odpowiadaj! Słuchaj, no siostro, nie jestem twoim mężem, przestań cię wydzielać! Muszę, rozumiesz. Wyjdziesz teraz trochę lepiej. Suzy, coś ty inna opowiadała. Powiedziała mi, że cię kocham i że razem stąd wyjedziemy. Że mnie kochasz? Suzy, no to cudownie, najdroższa. To prawda. Nie słyszałaś, nie? Powiedziałam ci. Ed i ja wyjeżdżamy. Nie pozwolę. Zostawiona jest dorosła, wie co robi. No widzisz? No powiedz jej. Słuchajcie, robię. Mnie wybrałeś, prawda? Zaczekaj. Słuchaj, Klara, na takie kurczątka to ja mam ochotę co dzień. Kobiety dojrzałe nie zadziwisz, żebyś nie wiem co robił, a Suzy ta każdego dnia i każdej nocy. Ach, ty wstrętny, ty zwyrodnialczy. Uspokój się, ja się postanowiłem wycofać. Rozumiesz, ja także myślałem, ja także nie mogłem spać,
To nie byłoby w porządku. Jakiż on jest wstrętny. Czemu go chciałaś? Chciałam. Potrzebny mi był, żeby się wyrwać z tej pułapki. Znam takich jak on, rynsztoki pełne są takich. Proszę, moje akcje nagle spadły. Nie ruszę się, nie pozwolę ci! Zamknij się! Co się stało? Co? W sprawie jego pokoju. A? Dziwne, że musicie mówić szeptem mojego pokoju. Zauważyłem, że byłaś bardzo podniecona tą rozmową. Wszystko mnie teraz denerwuje. Lloyd już się pakuje. Wiele lat minie, zanim go znowu zobaczę, jeśli w ogóle. On mówi, że możemy zrobić to, co postanowiliśmy. My? Z ojcem. Przecież postanowiłeś wczoraj wieczorem. Ja nie chcę, żebyś odeszła. Kocham cię. Kocham? Puste słowo. To, że dajesz mi pieniądze i idziesz ze mną do łóżka, to mało. Że zatroszczyłeś się kiedy, jak ja się czuję? Ja nieraz chciałem. Ja nie mogę tak dłużej żyć. Ja tylko chcę, żeby ojciec przeżył spokojnie swoje ostatnie dni. On już dożył swoich dni szczęśliwie. A my? No przecież nie jesteśmy jeszcze starzy. Tak? No to spójrz na mnie. Przypatrz się dobrze. I sobie się przyjrzyj. A to co chcesz, żebym zrobił? Nie wiem. Wiem tylko, że gadaniem nic się nie poradzi. Jak żeśmy się pobierali, kupiłam serwis na 12 osób. A teraz o! Nie wystarczy nawet dla nas dwoje. Ja nie puszczę cię. Jak sobie dasz radę? A co? Jak? Tak ze mną źle? Nie każdy mężczyzna patrzy na mnie tak jak ty. A? O czym ty mówisz? Puść mnie. Mów! Puść mnie. Najwyższy czas. Późno wstałam. Siadaj, jedz. Chcę tylko kawy. O której poszłaś wczoraj spać? Nie patrzałam na zegarek. A od kiedy to postanowiłeś szpiegować własną matkę, co? Nie wiem, co rozumiesz przez słowo szpiegować. Nie udawaj. Ed wszystko mi powiedział. Ed? Nie szpiegowałam was. Dużo bym dała, by nie słyszeć waszej rozmowy. A coś takiego słyszała? Ed ci mówił o tym, jak mnie tu spotkał?